No więc jeśli rozmawiamy o elektromobilności, to musimy wiedzieć, że dzisiaj ten rynek, który się bardzo dynamicznie rozwija gdzie indziej, a proszę sobie wyobrazić, najbardziej dynamicznie w Chinach, no oczywiście w Europie, wszystkie koncerny samochodowe na rok 2020-2021 przewidziały kilka modeli elektrycznych, to już nie tylko Tesla będzie. W związku z czym, jeżeli chcemy uczestniczyć w tym podziale pracy i rynku, to musimy się z kimś związać. Oczywiście milion samochodów elektrycznych w 2025 roku jest rzecz niemożliwa, zwłaszcza swoich własnych produktów, bo my już Warszawy czy Syreny elektrycznej sami nie wyprodukujemy. Jeżeli chcemy uczestniczyć w tym podziale rynku komunikacyjnego, to bezwzględnie musimy się związać, jeśli chodzi o samochody osobowe, z którymś z dużych koncernów. Historycznie Fiat jest na polskim rynku, więc ja bym sugerował związanie się z Fiatem i rozpoczęcie wspólnie produkcji na przykład modelu 500 elektrycznego, od czegoś zacząć. To jest i znalezienia swojego miejsca w tej produkcji, czyli jakichś części płyt podłogowych, akumulatorów. Natomiast polskiego samochodu elektrycznego, który byłby produktem masowym, to raczej mieć nie będziemy. To jakby pierwsza faza. Druga. Radziłbym wyspecjalizować się na przykład jako szansa dla polskiego przemysłu w elektroładowarkach. To będzie wielki rynek rozmaitego rodzaju elektroładowarki. Nie ulega wątpliwości, że czas samochodów spalinowych się kończy. On się długo będzie kończył, on się będzie kilkadziesiąt lat kończył. Natomiast rynek wzrastający to są samochody elektryczne. Polska jest szczególnie tutaj w dziwnym położeniu, ponieważ jestem jedynym krajem w Europie, w których spadła sprzedaż samochodów elektrycznych. Wszędzie rośnie, natomiast w Polsce spadła, ponieważ nie ma mechanizmów, nie ma zachęt. Jak również, jeśli rozmawiamy o samochodach elektrycznych, to musimy wiedzieć, z czego ten prąd będzie. Bo jeżeli mielibyśmy samochody elektryczne wyposażać w prąd z elektrowni węglowych, to to w ogóle nie ma sensu.